Drodzy Państwo, przenosimy się teraz do gminy Kożuchów i ośrodka pomocy społecznej w Kożuchowie, bo tam razem można więcej. Szczegóły przedstawi nam redaktor Sebastian. O tak, razem można więcej. Tego uczą nas nasi nominowani, którzy zasłynęli z szeregu działań na rzecz klientów ośrodka pomocy społecznej. Przykładem jest to, że pracownicy ośrodka pomocy społecznej potrafili skutecznie zaangażować społeczność lokalną, młodzież szkolną i urząd miejski w pomoc człowiekowi, który z dnia na dzień znalazł się w dramatycznej sytuacji. Efektem ich działań było w krótkim czasie znalezienie nowego lokalu i usunięcie barier architektonicznych, tak aby mieszkanie było dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ale to nie koniec wspaniałej pracy społeczników z Kożuchowa. A czym się jeszcze zajmują? To może niech sami opowiedzą. Jest stowarzyszenie podopiecznym w tym, jakim oni chcą uzyskać zmiany. Pokazanie, wspieranie i bycie z nimi. Rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak bieda, bezrobocie, uzależnienie czy wykluczenie społeczne. Wczucie się w rolę drugiego człowieka pozwala nam zrozumieć jego postępowanie. W tej pracy nie opieramy się tylko i wyłącznie na dokumentach i przez ten pryzmat nie patrzymy na drugiego człowieka. My jako pracownicy ośrodka staramy się, aby nasi klienci byli uczestnikami tego społeczeństwa, naszego społeczeństwa lokalnego. Są osoby, które myślą sobie tak, nie będę działał, bo co ja mogę zrobić? Jaką radę byście jej panie dały? Każdemu zdarza się w życiu taka chwila, kiedy tracimy sens podejmowane działania i wiarę we własne siły. Ale myślę, że warto działać i warto pomagać tym słabszym, bo razem możemy pomóc, możemy więcej zdziałać. Czasem nasze niewielkie działania mogą zmienić innych, cały ich świat. A co o swoich pracownikach socjalnych mówi pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie? Mam ogromną przyjemność i zaszczyt zarządzać jednostką, ale przede wszystkim stać na czele zespołu fantastycznych ludzi. Pracowników, którzy nie tylko posiadają kompetencje i doświadczenie, ale ogromną pasję. I to ich sylwetki należy przedstawić. O nich i ich pracy głośno mówić. Oj, działo się w Kożuchowie. Przyznają Państwo, że wspaniałe dzieła niesie współpraca gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej. Prawda, filmowcy? Jako przedstawiciel branży filmowej stwierdzam, że takich ludzi nam trzeba. Już wyobrażam sobie współpracę z tak kreatywnymi ludźmi, którzy są w stanie stworzyć optymalne warunki do realizacji filmu. A na zachętę wielkie brawo od widzów w teatrze. Kolejnym nominowanym jest Fundacja Dogonić Marzenia – Cake the Dreams w Gorzowie Wielkopolskim za realizację projektu pod nazwą Pomoc przez pasję dla osób w kryzysie. Połączmy się z reporterką Polą, która przybliży nam działania fundacji. Ale oni są szybcy. Próbowałam ich dogonić, ale nie dałam rady. Dzień dobry. Czy wiecie Państwo, że w Gorzowie istnieją pomagacze? Jak pierwszy raz o nich usłyszałam, to myślałam, że to takie dobre skrzaty. Ale nie, to nie skrzaty. To ludzie. Cudowni ludzie, którym ktoś kiedyś pomógł, a teraz oni robią to samo. Fundacja wzbudza w swoich podopiecznych pasję pomagania innym, jak i aktywnego życia przez bieganie. Zobaczymy materiał filmowy, w którym pan Tomasz Manikowski, założyciel i prezes fundacji, opowiada o swojej pracy. Fundacja pomaga szeroko ludziom wychodzić z bezdomności, wychodzić z uzależnień. Pomagamy też seniorom, pomagamy osobom niepełnosprawnym. Nasze działanie ma na celu pomagać ludziom w kryzysie, pomagać ludziom, którzy po prostu losowo gdzieś po prostu utknęli, gdzie trzeba ich wyciągnąć na powierzchnię, dać motywować do zmian, motywować do działania. Też przez działania charytatywne pomagamy osobom, które po prostu potrzebują naszej pomocy. A potem ci ludzie, jak już im fundacja pomoże, pomagają innym, którzy tej pomocy również potrzebują. Tak jak to robi wolontariusz z fundacji. Posłuchajcie Państwo.
nie byłoby mnie tu, gdyby nie tacy ludzie, jak którzy właśnie zajmują się osobami bezdomnymi, którzy podali mi rękę i pokazali mi, że właśnie można coś zmienić w swoim życiu i że można wrócić na ten taki właściwy tor. I dzięki nim stałem się tym, kim jestem. I dlatego uważam, że teraz nawet chcę i bardzo pragnę tego, by innym pomóc, tak jak mnie pomagano kilka lat temu, gdzie pokazano mi, że moje życie może się zmienić na życie, z którego będę czerpał wszystko to, co jest najlepsze. Fundacja wprowadza skuteczny model pomocy potrzebującym osobom w kryzysie. A co w zamian otrzymuje od swoich podopiecznych? Podopieczni to są bardzo, bardzo fajne osoby, które uczą mnie. Uczą mnie cierpliwości, uczą mnie też miłości drugiej osoby. To jest ich kreatywność, ich takie oddanie, ich takie rozumienie świata całkiem, czasami jak dziecko, ale dziecko, które jest ufne. To pełne takie oddanie się właśnie w drodze do normalności, w drodze do społeczeństwa, to są cechy, których ja gdzieś, czy inne osoby gdzieś pogubiliśmy dorastając. Uczą mnie na nowo, że można zaufać i oddać się drugiej osobie w całości jak dziecko. Widzicie Państwo, do czego może prowadzić chęć pomagania innym, jeżeli robi się to z pasją? Filmowcy, a co Wy na to? Brawo! Brawo! Jesteście najlepsi! A na zachętę, brawa od widzów w teatrze!